Siemanko, cześć wszystkim! Dzisiaj pokażemy wam, gdzie znaleźć lamy w Fortnite. Ale na sam początek każdej łapeczkę w górę za takie informacje tutaj dowody jeszcze damy tutaj. Właśnie. Twarde dowody, także każdy łapka w górę. No i oczywiście subskrypcja tutaj wyjeżdża i taką subskrypcję pod spodem, pod filmikiem, kto nie dał jeszcze tyle. Słuchajcie, daj. Mamy dla was mapę z Reddita, którą tam przygotowali chłopaki właśnie z tutaj tego forum. Tutaj widzicie teraz. I na tej mapie macie przedstawione, gdzie znajdziecie prawdopodobnie lamy, gdzie one się głównie znajdują, a co Ewela zauważyła wcześniej, że znajdują się one właśnie tam, gdzie nie ma dużego zalesienia. O, co kto tu przybiegł? Proszę bardzo, tutaj trzeba jeszcze zrobić nie pauzę. Nie, słuchajcie, widzimy z prawej strony ściągawkę, wy to widzicie tutaj na głównym ekranie. Jak widzicie, tutaj lamy najczęściej występują tam, gdzie woda, na Ludlejku, tam, gdzie woda, tutaj w Winowym Wzgórzu, tak? I tutaj co to za miejscówka jest? I to jest miejscówka właśnie tam przy plączącej puszczy nad nią, tak jakby tam jest ten tak, tor. Właśnie tutaj. Najmniej można spotkać tutaj głównie tam gdzie jest las, także prawdopodobnie dlatego, że tam po prostu można sobie to drzewo narąbać, a tu gdzie po prostu chyba mniej drzew, to tam występują, tak mi się wydaje, nie? Tam gdzie potrzeba, no bo przy rzece na przykład, przy terenach górzystych, no to żeby wyjść gdzieś, no nie, no to ta lama jest super, jak się ją znajdzie. Tak samo w Ludlejku, jak się spadnie na środkowy domek, to tego drewna też dużo nie ma. No i bardzo dużo lam, tu jeszcze nasza czerwona kropka, którą tutaj zaznaczymy, jest właśnie na naszej miejscówce. A tutaj jest żółte, czyli też tam często występuje, też tam nie? Często, ale na naszej miejscówce, Ewelina, zaznaczymy na czerwono i tam trzeba dopisać nazwę na mapie nasze. Tak. Na nasze, to tak, się nazywa dokładnie. Nasze. I możecie też pisać w komentarzach, gdzie wy znajdujecie najwięcej lam, bo my tam, no bo oczywiście tam najwięcej latamy, ale też dużo lam spotkaliśmy właśnie na Ludlejku, czyli tu się potwierdza to. I pierwszą lamę, którą widzieliśmy, której jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, że jest coś takiego jak lama, to spotkaliśmy właśnie w wodzie, nie? Na Ludlejku. Spotkaliśmy w wodzie, nie wiedzieliśmy w ogóle, że jest taki update. Ktoś tu się dobija. Ktoś się dobija, cholera, sobie zna nas czas, nie? A to taki streamer. Słuchajcie, teraz pokażemy wam, udowodnimy wam, czy te lamy występują właśnie na przykład przy rzece. I tutaj jest fajna podpowiedź dla was, zobaczcie. Tutaj mecz Rafała, jak właśnie grał z tym chłopakiem, który tutaj do nas wypisuje. Zobaczcie, tak się złożyło, nie? Jedna lama się tutaj, bo zobaczcie, otwarła już i ona nie znikła, co ciekawe, nie znikła, jest druga. Zobaczcie. I tutaj leci jakiś krasnal mały, krasnal, ale jest to wszystko przy wodzie, także tam gdzie jeszcze na czerwono. I tutaj druga lama, czyli dwie lamy przy wodzie. Przy rzeczy, i tutaj często w ogóle znajdujemy na tym pagórku taki pomiędzy wodą, a pomiędzy farmą. Często też tam są lamy, nie? Bardzo często. Na tych pagórkach, nie? Także tu jest to potwierdzone. No i mi się wydaje, że mogli to właśnie tą mapkę zrobić tak trochę, w sensie... W sensie o to mi chodzi, że nie jest ona taka ściema, tylko jednak coś to ma w sobie, o to mi chodzi. Musi to mieć na pewno. My przelecimy się tu jeszcze na Ludlejka i pokażemy wam właśnie, gdzie tu jeszcze można znaleźć, tak jak widzieliście na mapie, w wodzie, na tych pagórkach właśnie, gdzie tam znaleźliśmy i tutaj na tym pagórze bardzo często ta lama stoi. Na tle nieba. Elegancki widok. Naprawdę cieszy mnie. Taka mała rzecz cieszy. Ja zawsze jak znajdę lamę, to się normalnie cieszę, jak moje dziecko jakby nizaka dostała. Myślałam, że to lama tutaj jest, ale nie. Przelecimy się jeszcze na naszą miejscówkę. Bo w tym meczu znaleźliście tylko dwie lamy? Tak, dwie lamy. To znaczy w ogóle w tych meczach, które graliśmy wtedy, znaleźliśmy w każdym meczu. Tak samo tutaj na tym pagórze jest bardzo często lama. Tak, nawet na górze, tutaj z lewej strony, no tutaj też właśnie często są lamy. I w ogóle my ostatnio znaleźliśmy trzy lamy. Jedną niestety nam jakiś gracz otworzył, ale go zabiliśmy później. Nie mieliśmy. Dojechaliśmy go, ale trzy lamy widzieliśmy, spotkaliśmy. Także jak chcecie, to możecie pisać w komentarzach, to zrobimy może z tego filmu, jak to odnajdziemy, bo nie wiem, czy to odnajdziemy jeszcze. Znaczy streamy wszystkie nam teraz zostają zapisane, także gdzieś to tam w streamach jest. Ale trzeba będzie poszukać. Jeszcze tutaj mała podpowiedź, to na farmie z tyłu często jest lama. Tutaj. Z tyłu. Z tyłu, nie? Tutaj też nie jest tak dużo drzew, nie? I dlatego te lamy mi się wydaje, że występują po prostu... Patrz, jak tam bierzesz kogoś! Dzieje. Kogoś tam zabijałeś chyba. Mówisz? I leciały takie hapeki, no. Kogoś tam chyba chłopaki podjechali. Zobaczmy to. A no faktycznie, pamiętam to. A, tu jest w ogóle jeszcze taka fajna, zobaczcie, ja jeszcze wam pokażę, a co? W sumie możemy, mamy czas. Fajna akcja tutaj była, ale to trzeba by było troszkę przesunąć, bo akcja była naprawdę... Wyborna, szczerze. Granatnik? To nie to, ale przesuńmy troszeczkę. O, tutaj właśnie te dwie snajpy, zobaczcie, czekajcie, tutaj dajmy rozgrywka. I tutaj Rafa, zobaczcie, jak tutaj przykosił tak na koniec, zobaczcie, łuku, tu jeden leży. Został w miejscu.
No dobrze, ale to nie jest wszystko, patrz. I co tu mi leży? Tutaj to nie wiem, jak zabiłeś, ta kula chyba musiałaś tak półokręgiem. No. Także słuchajcie, w tym odcinku chyba to tyle, tak? W tym odcinku to tyle, piesek widzimy się w kolejnym. Za oknem dla ale każdy ma pieska. Każdy ma pieska. Każdy ma pieska, nie tak. Każdy, ale no, mają ludzie pieski. My nie mamy na przykład. Aha, no uciekł. No faktycznie. Dobra, słuchajcie, subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, że teraz tu tylko wpadają odcinki z gier, a na głównym naszym kanale będą wpadać takie bardziej zaawansowane odcinki. Bardziej czasochłonne, można tak powiedzieć. Także do zobaczenia może jutro. Zobaczymy. Hello. Na razie.